Polscy klienci to bez wątpienia smart shopperzy. Większość z nich planuje swoje zakupy dużo wcześniej. I jak wynika z badania przygotowanego przez Refounder.pl, 2/3 badanych nie zdarza się kupować rzeczy, które później okazują się niepotrzebne. A więc śmiało można stwierdzić, że Polacy są rozsądni podczas dokonywania zakupów i że potrafią kupować z głową, jak najbardziej. Co to znaczy, że jesteśmy smart shopperami? Smart shopper to osoba, która stosuje różne metody, aby dokonać rozsądniejszych zakupów. Przykładowo taka osoba przegląda oferty w internecie, aby znaleźć konkretny produkt w niższej cenie, a ci, którzy są prawdziwymi smart shopperami, robią tak, aby jeszcze otrzymać zwrot pieniędzy za zakupy, które i tak planowali dokonać. Aż 85% Polaków planuje swoje zakupy, przeglądając oferty w internecie. A blisko 80% kupuje w sklepach internetowych, jeśli cena jest bardziej korzystna niż w sklepie stacjonarnym. Dziś tak naprawdę też coraz bardziej popularne stają się porównywarki cenowe oraz serwisy cashbackowe. I dzisiaj co czwarty Polak korzysta z tego typu systemów, ale nie każdy wie, że przykładowo rodzina z dziećmi może zaoszczędzić nawet 1800 zł rocznie, korzystając z serwisów cashbackowych. I to jest całkiem spora suma pieniędzy, która może się przydać na przykład na jakiś miły wyjazd nad morze albo pomóc przy wydatkach związanych ze świętami. Polscy klienci zwracają przede wszystkim uwagę na cenę, jak deklaruje 3/4 badanych, ale ważna jest również marka, jakość produktu i usługi. Kierujemy się nawykiem czy przyzwyczajeniem do produktu oraz opiniami i rekomendacjami bliskich. 80% Polaków korzysta z programów lojalnościowych. Najczęściej są to rodziny z dziećmi, co wcale nie jest zadziwiające, ponieważ przy większej liczbie domowników precyzyjny budżet ma większe znaczenie.